Magia słów przedstawia Pocałunek śmierci autorstwa Anny Zawiało. Dźwięk telefonu wytrącił mnie z transu pracy. Spojrzałam poirytowana na świecący wyświetlacz, na którym widniało jedno słowo – mama. Noż jasna cholera! – krzyknęłam sama do siebie. To już drugi raz dzisiaj. Czego ona znowu chce? Sygnał ciągnął się w nieskończoność, denerwując mnie z każdą sekundą bardziej. Miałam jednak w tym momencie coś ważnego do zrobienia niż urządzanie sobie kolejnych ploteczek, które poprzednim razem zakończyły się kłótnią. Minęło niecałe 10 minut, kiedy nieznośny sygnał znów przerwał moje zajęcie. Fala frustracji zalewała mnie od zewnątrz, wydobywając z moich ust kolejną salwę soczystych przekleństw. Chwyciłam aparat w dłoń, wbijając zdenerwowane spojrzenie w ekran, na którym znów pojawił się ten sam niechciany numer mojej rodzicielki. Co znowu? Krzyknęłam do słuchawki. Przecież już ci prędzej powiedziałam, że... Magda... Przerwała mi łamiącym się głosem. Dziadek... Zamilkłam i słuchałam. Świat zaczął osuwać się spod moich stóp, powodując niekontrolowane drżenie rąk. Moja maska zaczęła pękać przez szczeliny, wydobywając na zewnątrz moje uczucia. Oczy zaczęły płonąć, roniąc kolejne łzy. Nie odpowiadałam na pytania stawiane po drugiej stronie słuchawki. Nie potrafiłam. Moje gardło ścisnęła jakaś niewidzialna siła, zaznaczając głęboki odcisk swoich bezcielistych dłoni. Kolana miękły z każdą sekundą bardziej, nie mogąc utrzymać mnie w pionie. Rozłączyłam połączenie, nie wydając z siebie żadnego dźwięku. Osunęłam się po ścianie, która stała się moim wsparciem i oporą. Zimna posadzka przywitała moje ciało. Usiadłam, przyciągając do siebie drżące kolana, oplatając je ramionami. Słone krople otulały moje zaczerwienione policzki, nie dając się poskromić. Szloch wyrwał się z piersi, rozrywając moje serce. To była jedyna reakcja, na którą było mnie w tym momencie stać. Ból egzystencji odznaczył swoje piętno, niczym niechcianą ranę, która nigdy się w pełni nie zabliźniła. Nienawidziłam szpitali. Nie mogłam znieść widoku bólu, który wręcz wylewał się z każdej mijanej sali. Nie okazywałam swoich uczuć przed nikim. Chowałam je za swoją maską, której nigdy nie ściągałam. Obawiałam się tego. Bałam się ludzi, którzy jak pijawki potrafili wyssać ze mnie ostatnie pokłady mojej osobowości. Odkładałam tą wizytę, ile tylko mogłam. Nie potrafiłam, ale musiałam. Weszłam do pokoju pozbawionego nadziei. Twarz trupio blada bezwładnie leżała na sztywnej poduszce. Nie była już jego. Widziałam przed sobą zupełnie innego mężczyznę niż dotychczas. Rurki wypełniające sine jak stal usta rozrywały cienkie kąciki ust. Dreny i elektrody z kanałami szpeciły każdy kawałek jego ciała. Czaszka nadal roniła krwawe łzy, których nie powstrzymywał żaden opatrunek. Stałam i patrzyłam. Na nic więcej nie było mnie stać. Serce rozdzierało się na pół, kiedy nie dostrzegłam już w nim człowieka. Został pustym naczyniem, przez którego cienkie pęknięcie z każdą minutą ulatywał kawałek duszy. Czysty duch dotychczasowej egzystencji kłębił się nad pomarszczonym ciałem. Podeszłam bliżej, chwytając jego bezwładną, okaleczoną dłoń. Była przerażająco zimna, jakby szkarłatną ciecz w żyłach zastąpił lity lód. W oczach pojawiły się łzy, kiedy zrozumiałam, co się działo. Wtedy go dostrzegłam. Po drugiej stronie łóżka stał on. Pan śmierci ukazał swoje posępne oblicze. Nieobecny wzrok przeszywał moją duszą, raniąc każdy jej zakamarek cierniem rozpaczy. Jego cichy szept, niczym potężny huk, wypełnił moją głowę, rozrywając skronie. Nie umiałam już powstrzymać łez. W jednej sekundzie twarda maska silnego oblicza obnażyła to, co ukryte było latami. Stałam niczym dziecko, otulone kocem wrażliwości, szukające po omacku swojego kamuflażu. Ścisnęłam skostniałą dłoń jeszcze mocniej, kierując zamglony wzrok w stronę szkaradnego oblicza. Nie zabieraj mi go,
wyszeptałam ledwo słyszalnie. Po policzkach spływały kolejne słone krople. Nie potrafiłam ich powstrzymać. Deszcz mojej duszy zamienił się w ulewę, zasłaniający obraz rzeczywistości. Błagam. Jęknęłam cichutko, wręcz żebrając o jego litość. Czarny pan stał niewzruszony. Miał swój plan, którego nie zamierzał zmieniać dla nikogo. Zrozumiałam to, gdy tylko jego wzrok, jak różany cierń, przeszył moje serce. Wiedziałam, że to była jedynie kwestia czasu. Ostatnia cząstka duszy opuściła naczynie, które usilnie próbowałam zatrzymać na tym świecie. Śmierć wyciągnęła kościstą dłoń, łącząc wszystkie elementy w niestabilną całość. Z nieskrywanym uśmieszkiem triumfu ruszyła w moją stronę. Zawahałam się. Stałam obnażona z mojej powłoki obojętności i siły. Niczym dziecko we mgle szukające schronienia, którego nie było. Byłam słaba, odziana jedynie w cienką nić wrażliwości. Stanął tuż przede mną i zajrzał w każdy zakamarek mojej przerażonej duszy. Przymknęłam powieki, pewna, że lada chwila pozostanie jedynie niechcianym wspomnieniem. Poczułam chłód rozchodzący się od środka czoła po same czubki palców u stóp. Jego arktyczny oddech zmierzwił moje włosy i twarz. Byłam jak zaczarowana pod władaniem jakiegoś zaklęcia. Wszystko trwało zaledwie sekundy, które dla mnie ciągnęły się w nieskończoność. Otworzyłam nieśpiesznie oczy, bojąc się tego, co mogłam zastać. Czarny pan zniknął. Rozpłynął się w swoim niebycie, a do moich uszu doszedł piszczący dźwięk szpitalnej aparatury. Pozostawił na mnie jednak swój niechciany znak. Zostałam naznaczona pocałunkiem śmierci.